Hit that jive, Jack. Put it in pocket till I get back. I'm going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your hand. No i widzisz, Staszek, ja do niego mówię, że kurde, ty chyba miejsca pomyliłeś, no bo kurde, co ty w ogóle, jakiś Sonic Hedgehog, ja przecież mam na imię Michał, a nie Sonic, nie? Ogólnie opowiem ci żarcik, chcesz znać żarcik? To już ci mówię. To jest żółte i zachowuje się jak pizdeczka ostatnio. Tails the Hedgehog! Ej, co to miało znaczyć? Ej, przecież to był śmieszny żarcik! Halo, wracaj tutaj, ej! Przecież nic nie dokończyłem, to nie jest koniec żartu, ej! Wow! Wow, dobra, zapomniałem się. Witam Państwa bardzo serdecznie na 20-leciu kabaretów w Podlasiu. Dzisiaj w specjalnym wydaniu zapraszamy gościa, który niejednokrotnie był kopany po dupie. Niejednokrotnie miał rzucane kłody pod nogi. Przed państwem jedyny w swoim rodzaju Tails the Hedgehog. Przywitajmy go gorącymi brawami. Scena jest twoja. Sonic help me, Sonic help me, Sonic ja need pomoc od ty. No to myślę, że panu już podziękujemy. Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnym odcinku Sonic Forces. No cóż, ostatnim razem sporo się działo. Poprzechodziliśmy sobie parę tajnych poziomów i oczywiście fabularnych poziomów. No i cóż, ostatnim razem naszym ostatnim etapem był... Gdzie ten etap jest? Szukamy etapu 18, proszę państwa. Może już wy widzicie, bo ja za bardzo nie widzę. Mając okulary, jestem taki ślepy. Gdzie ten etap 18? O proszę, Chemical Plant. Klasycznym Sonikiem, który był zresztą bardzo dobrym poziomem z bardzo dobrym soundtrackiem w przeciwieństwie do Green Hill Zone. Ale dobra, żarty na bok. Dzisiaj zabieramy się za poziom 19, za etap 19. Dalej, że tak powiem, w City pod nazwą Redgate Bridge. I jest to Tag Team, moi drodzy, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. I don't like sitting on the bench. There's nothing to do till Tails gets back. Way to jinx it! Metal Sonic has been spotted in the city! Is it another fake? Why would they bother making a fake out of something that already isn't real? Couldn't they just build more? Either way, it's getting wrecked. Let's go, partner! Dokładnie tak, bardzo dobre podejście, Sonic. Bardzo dobrze tutaj wyjaśniłeś wszystko. Jestem z ciebie po prostu dumny. Dobra, Redgate Bridge. Chodzimy tutaj. Watch out! Metal Sonic was spotted near there. Strange, I don't see him anywhere. That was a close one. Good work, partner. Keep it up. It's lights out for you. Ogólnie Redgate Bridge ma moim zdaniem bardzo dobry soundtrack, taki mua, dosłownie. Dobra, lecimy sobie do przodu. Tutaj już pokonaliśmy wielkiego robocika. O kurde, a kto tutaj się pojawił? Czyżby Metal Sonic? Siema, stary kumplu! Co tam u ciebie? Dawno cię nie widziałem! Nie, powiem wam szczerze, że tak właśnie zareagowałem po raz pierwszy, gdy zobaczyłem Metal Sonica w Sonic Forces. Taka ciekawostka, jest to jeden z poziomów... W sumie to... nie. Znaczy tak, to jest jeden z poziomów, ale jest to jeden z najłatwiejszych poziomów, gdzie można zdobyć te Red Ringi, bo jak widzieliście, są one bardzo blisko siebie. Ja mogłem zdobyć oczywiście wszystkie, no ale niestety no nie pomyślałem i no tak to już wyszło, no. Nic na to nie poradzę. Ale jest jedna ciekawostka odnośnie Redgate Bridge. Mianowicie, że jest to pierwszy z poziomów, gdzie podczas konfrontacji z bossem nie pojawia się meta. Miejcie to na uwadze.
Bo serio nie ma mety tutaj. Niestety tutaj pewnie nie będę miał już rangi S. No, trudno się mówi, szkoda. Uwaga, uwaga. Ej, tutaj nie ma tych numerycznych pierścieni. Chyba, że one się pojawiają ten... po zrobieniu czegoś. Dobra, 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 gin, 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 gin i gin. O, dobra, podwójny pęd. A, i tak jak widzicie, ściana nas nawet goni z tej iluzji całej, którą Infinite wytwarza. Tak czy siak, sceneria tego poziomu jest mega fajna i bardzo mi się ona podoba. No niestety dostaliśmy rangę, a dlatego, że straciłem pierścienie. Gdyby nie to, że straciłem pierścienie, to podejrzewam, że normalnie bez żadnego, że tak powiem, problemu byłaby ranga S. No ale no niestety, nie można mieć wszystkiego, moi drodzy. Trzeba liczyć się z tym, że nie wszystkie poziomy będzie się przechodziło za pierwszym razem. Ja to mam oczywiście na uwadze. To było great! We're like a well-oiled machine! Fighting a well-oiled machine. O, krótka cutscenka. Myślałem, że coś tam dłużej będę jeszcze gadać. Okej. Okay. Podbyliście. Jezus Maria. Ole mi się język zaplątał. Więc Team Sonic podbił już 28,57% świata. Co jest bardzo dobrym wynikiem. No i tutaj się pojawił Guardian Rock, etap 20 w Green Hill, ale my jeszcze do Guardian Rock nie pójdziemy, dlatego że mamy tajny etap. Panel zniknięcia, tajny 2. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Pewnie znowu wyjdzie długi odcinek, ale trudno się mówi. Oj, przepraszam najmocniej, nie chciałem, żeby tak się uczyniło. Aha, to jest na takiej zasadzie, że będziemy biegali po tych panelach, co znikają, tak? Te żółte panele znikają, więc trzeba uważać innymi słowy. Dobra, ja powtórzę sobie, dlatego że myślałem, że można zrobić coś takiego jak tutaj, w tym wypadku, czyli wiecie, po prostu sobie tak jakby od dołu skoczyć na platformę. Niestety tak nie można, więc trzeba liczyć się z takim czymś. Z takim czymś bez takiego czegoś. O nie! Dobra, uratowałem się. To te chude panele mają coś takiego, że można od dołu na nie skoczyć. A na te grube nie wolno. Nie wolno, bo kara będzie. Dobra. Nie, to jest easy do ogarnięcia. Co tu było w tym trudnego? Tak sobie 47 sekund. Te poziomy nawet nie są długie, więc... No i oczywiście ranga S. Bardzo dobrze. Mua. Bardzo dobra ranga. Ciekaw jestem, czy za te poziomy są normalnie trofki. Bo chyba są, tak mi się wydaje. Wątpię w to, żeby nie było. Ale mogę się mylić oczywiście. Ja jestem tylko człowiekiem. O, do Lost Valley już się SOS pojawiło. Co tu mamy ciekawego? Ale już lecimy. Już tutaj lecimy na zwiady. Co to ma być? Halo? O, mamy tutaj kapsułę. Już ratujemy. Proszę bardzo, kapsuła uratowana. Dziękuję za uwagę. Teraz możemy się pojawić na samym końcu poziomu. I my! Jesteśmy już na samym końcu poziomu! Misja sukces! Bardzo dobrze, jestem zadowolony. coś pięknego, proszę państwa. Mam nadzieję, że teraz już możemy zabrać się za Guardian Rock normalnie. Chyba, że znowu się pojawi jakiś SOS, komunikat, ale z tego co widzę nie ma. Więc następny odcinek to Guardian Rock Green Hill. Got it, Sonic. I figured out a way to stop Eggman's Phantom Ruby. Great work, Tails. Based on these readings, the Phantom Ruby requires an incredible amount of energy, which only the Death Egg can provide. We simply stop the energy transfer and boom, the Phantom Ruby is practically useless. Simply. Last I checked, the Death Egg is a heavily fortified, well, Death Egg.
true, but I came up with a plan. First, we distract Eggman. While he's not paying attention, we use the chemical plant computer to hack into the Death Egg's weapon systems and shut it down. With no weapons, destroying the Death Egg will be a piece of cake. No Death Egg means the Phantom Ruby is nearly useless. Well, you know, it's just crazy enough to work. So, first we need a distraction. I'm on it. No way, Knuckles. You're too easily distracted. That's not a good trait for a distraction. Plus, you're our commander. We kinda need you here. O Boże, ale Amy mu przemówiła do rozsądku. O kurde. How about the rookie? Eggman would never expect it. It may even throw him off a little. Good idea. You got your orders, rookie. We only have one more day before Eggman's plan is executed. So let's hustle. O kurde, do końca planu Eggmana już został tylko jeden dzień. O kurde, ale ten czas w Soniku szybko leci. Już jestem, moi drodzy. Wybaczcie, musiałem sobie po prostu odkaszlnąć. Więc dobra, Green Hill Guardian Rock. Ruszamy. Teraz gramy tym młodym. Naszym awatarem. Ale ja lubię na niego młody mówić. Kurde, Lightning to jest jeden z chyba z najlepszych tych. Jeden z najlepszych Wispów, moim zdaniem. Oczywiście mogę się mylić, ale dla mnie jest osobiście najlepszy. Wiem, że dla niektórych inne są, wiadomo, lepsze, no ale... Ja tylko mówię, co mi się podoba. Dlatego nie dziwię się, dlaczego go częściej używam. I fuck, spadłem na dół. Fuck sake. Ten ogólnie poziom nie ma żadnych ciekawostek, ale muszę przyznać, pod względem soundtrackowym, jak i wyglądowym, poziom jest boski. Zresztą sami sobie posłuchajcie soundtracku. Oj kurde, chyba dzisiaj jest mój pechowy dzień, jeżeli chodzi o Sonika, bo tracę ciągle pierścienie. Fuck. No, poszedłem tutaj, żeby po prostu skopać im dupę, nic więcej. I wiecie co? Aż ten. Jeszcze raz odpalę ten poziom. Patrzcie, jakich porobiłem, normalnie, bez mydła, nie? Lightning sobie dał z nimi radę bezproblemowo. Wow! Tutaj wolę nas spokojnie przechodzić, dlatego że, jak widzicie, są tutaj błoty, które nas chcą zmiażdżyć, a my chyba nie chcemy być zmiażdżeni. No ja bardzo bym nie chciał, dlatego wolę niektóre z tych poziomów na spokojnie przechodzić. O! Kurde! No właśnie o tym powiedziałem przed chwilą. Dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy, moi drodzy. Tak to się powinno robić w Teksasie. A czy ja tak zrobiłem? Oczywiście, że nie. Ło kurde, dobra, to nawet było dobre. 301 300 punktów. O, oho, ho. Będziemy uciekali przed pajączkiem. Czy to X-Spider jest? Czy to potężny X-Spider? Dobra, będziemy musieli unikać tutaj tych klocków, które na nas będą spadać. Tak wiem, bardzo normicko to powiedziałem. Tak na dobrą sprawę kawałków ziemi, dlatego że jak widzicie, no... Jak oberwiemy takim kawałkiem ziemi, no to możecie się już tylko domyśleć, co się stanie, czyli między innymi stracimy nasze pierścionki, a tego chyba byśmy nie chcieli.
Trochę za szybko to wcisnąłem. Fuck. Trochę za szybko to zrobiłem, nie powiem, że nie. Co pewnie spowoduje, że będę miał gorszą rangę, coś tak czuję. Coś mi się tak wydaje. Wiadomo, to wszystko sobie poza tam anteną będę poprawiał te niektóre poziomy. S! O kurde, ty jednak S się udało zdobyć. A ja myślałem, że tu A zdobędę, nie? O proszę! Ale się cieszę. Ho, ho, ho! Bardzo dobrze. Naprawdę, nie sądziłem. Ja myślałem, że to będzie na takiej zasadzie, że jednak A zdobędę, bo jednak tam z dwa razy straciłem pierścienie. No ale wiecie, moc jakby powtarzania poziomów robi swoje. Jednak wynik możemy wtedy poprawić. 42,86%. Dobrze, zatem. O, i mamy kolejny tajny poziom. Network Terminal. Zanim zajmiemy się za Network Terminal. Tak, Terminal? Tak, Network Terminal. Zanim zabierzemy się za Network Terminal, to trzeba zrobić ten tajny poziom numer 3, który jest tutaj. Blokada bombowa, Green Hill. O proszę, co my tutaj mamy? Aha, dobra, czyli... To polega na tym, że musimy po prostu przykładowo wcisnąć tę bombę i jak najszybciej uciekać, dlatego że będzie boom. To takie potężne boom. A, no to... To już rozumiem, o co chodzi. Fuck. To nie miało tak wyglądać. Okej. Okay. Jako tako wyszło. 48 sekund i 29 setnych sekundy oraz 100 600 punktów. I mamy rangę S. Mimo, że straciłem pierścienie, to jednak udało się to nadrobić, więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Cieszę się z tego powodu. No i dobra, zobaczymy, co na nas teraz będzie czekać. Pewnie zaraz znowu jakiś SOS. A jak żeby było inaczej i to w tym samym poziomie? O! O ironio! No dobra, zobaczymy, co nas tutaj będzie tym razem czekało. Czyżby szukanie jakichś klatek? Spoko, nie ma problemu. Tutaj nie będzie mi już zależało na wyniku, tak więc skoro widzieliśmy już cały ten poziom, to myślę, że zobaczymy się na samiutkim końcu, o ile nie skiepszczę gdzieś po drodze. Będę się starał robić to jak najwolniej, żeby po prostu nie było akcji animacji tak zwanej. Dobra, tutaj czekamy. O, dobrze. Fuck, nie udało się. O nie, misja porażka. Ajajajajaj. Mogłem skoczyć wtedy. Dobra, trudno się mówi. Najwyżej będę bardziej się szkolił w tych misjach, wiecie, tam poza nagrywaniem. Jak sobie zrobię nowy save, oczywiście. No dobra. Chemical plant, network terminal. Almost at the chemical plant. How's the rookie doing with the distraction? So far so good. We might have to stop using the nickname rookie if the kid keeps this up. Next, we've got to get to the computers at the chemical plant and shut down the Death Egg's weapon system. Perfect. I've been waiting for my turn to bust some heads. Okay, network terminal. Tutaj są dwie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że dźwigi, które funkcjonują w tym poziomie, są niemalże identyczne jak te w Chemical Plant w Sonic Generations. Aczkolwiek jest jeszcze druga ciekawostka, o której opowiem wam za niedługo, bo najpierw skupmy się na tym oto świetnym soundtracku, przynajmniej ja tak uważam, i ogólnie świetnym poziomie, bo graficznie i gameplayowo to picuś glancuś poziom.
To była głupota, Mode, więc pozwólcie, że ja to sobie ponowię próbę. A wy w tym czasie posłuchajcie soundtracku. O to mi chodziło. O to mi po prostu chodziło. O, i uwaga, znowu sekcja z laserami. Ale się udało. O, i chyba tutaj będę mógł zaraz coś powiedzieć na ten temat. Poza tym, że fioletowa woda mnie spowolniła, ale trudno się mówi. Mianowicie jest tutaj druga ciekawostka. Nie wiem, czy to już jest ta sekcja komputerowa, o której Wikipedia mówi. Bo ponieważ wyszukałem sobie ciekawostki na Wikipedii z tego poziomu. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o sekcję komputerową, która jest w tym poziomie, jest to dosyć ciekawe nawiązanie do misji Cosmic Fall z Shadow the Hedgehog. Znaczy misji z poziomu Cosmic Fall z Shadow the Hedgehog, gdzie Vector oczywiście mówi słynny memiczny tekst, który wszyscy normalnie z fandomu Sonika niemalże podniecają się na praktycznie samo to, kiedy Vector wypowiada te słowa, czyli tak zwane Find the computer room! Wiecie, o co chodzi, nie? Ale bardzo mi się podoba to, że są takie, wiecie, nawiązania do innych gier z Sonikiem w tej grze. I zanim ktokolwiek powie, ale Pomidor, to jest wiadome, że będzie nawiązanie, skoro jest to gra z Sonikiem. Tak, jak najbardziej, zgadzam się. Tylko, wiecie, czasami niektóre gry, nie mówię tutaj o Soniku, ale niektóre gry z różnych serii nie nawiązują do swoich innych tytułów. A Sonic, tutaj mi się o tyle podoba to, że jednak nawiązuje do swoich poprzednich gier. Nieważne, czy to były dobre, czy jakieś słabe, czy nawet gorsze gry. Nawiązuje? Nawiązuje! Okej! Okay. Ranga S. Cieszę się z tego powodu, nie powiem, że nie. I mamy teraz 4 brązowe medaliki. Z czego 2 złote i 1 taki srebrny. Ho, 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 ho. Co? No co ty? Co ty nie powiesz, Michał? ...57,14%. Bardzo ładny wynik. To już naprawdę jesteśmy bardzo blisko, że tak powiem, oddania kontroli. Oddania kontroli? To chciałem powiedzieć? Czy to nie... Nie, tego nie chciałem powiedzieć. Chciałem bardziej powiedzieć, że przejmiemy kontrolę już nad naszym światem, więc Eggman będzie mógł co jedynie sobie, nie wiem, powąchać pięty. Dobra. Tajny czwarty poziom, Chemical Plant, działo plazmowe. Zobaczymy, co nas tutaj będzie czekać. Jak tak dalej pójdzie, to dzisiaj wszystkie tajne poziomy przejdziemy. Nie zdziwię się. Nie zdziwię się, naprawdę. Wow, co tu mamy za te... działo? Aha, to jest to plazmowe działo, tak? To uważajmy na plazmę, bo plazma nas, kurde... nas krzywdzi. To chyba tutaj na sam dół trzeba zejść. Tak. Fajne jest to w tych tajnych poziomach, że tutaj praktycznie co sekundę jest checkpoint. Ale nie dziwię się, czemu co sekundę jest checkpoint. Dobra, tego jakoś... Wow. To naprawdę zasługuje na, nie wiem, jakiś order teraz. Ale nie order głupoty, moi drodzy. Ale nie order głupoty. Dobra. Trzeba wyczuć idealny moment. No ja tutaj jako tako jakiś wyczułem. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Fuck. Najgorzej. Dobra. Mamy to. 55 sekund. Na samym końcu skiepściłem. Na samym końcu skiepściłem. Ale jest ranga S, więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo pięknie. Bardzo zajebiście. ...29 minut nagrywamy. O! Znowu ten sam poziom. Ale jako, że będziecie widzieli już 50 raz z rzędu ten sam poziom, to pozwólcie, że... O! Fajny nawet skin nam dało. To pozwólcie, że... zrobię cięcie do tag teamu i widzimy się na samym końcu tego poziomu, bo serio, to już będzie któryś raz z rzędu, gdzie widzimy ten sam dosłownie poziom.
Okej, Awatar się nie złapał. Świetnie, po prostu świetnie. Nawet dzisiaj misje SOS w najłatwiejszych poziomach muszą być zwalone. W sensie, że ja muszę je oczywiście zwalić, bo... No bo kto inny mógłby to zrobić. Dobra, Death Egg. Wiecie, Death Egg jest tak świetną lokacją, że musi je aż dwa razy napisać. Death Egg's weapon systems are down. Now's your chance. Move! Hurry! Just destroy the Death Egg and cut off the power supply! You're making it sound like a walk in the park! This is a Death Egg! Słuszna uwaga, Vector. Don't sweat it! The other Sonic has this under control! Niech cię o to głowa nie boli. A nie powinno być niech cię ten? Niech cię głowa nie boli? Nie. W sumie nie wiem. Może, możliwe, że to jest dobrze przetłumaczone. Ale dobra, będziemy grali teraz chyba tutaj klasycznym Sonikiem z tego co widzę. Okej. Niezłe posunięcie, gro. Nie powiem, że nie. Hey, the defense system still up. I thought we shut it down. Probably switched over to auxiliary power. Not to worry. Sonic's on the job. He'll find a way through. Okej. Więc tak oto prezentuje się ten cały Death Egg. No tutaj widzę nawiązanie do Sonica 3 and Knuckles. Tak, jeszcze pamiętam to. Sonica 3 and Knuckles. Muzyka jest taka... Okej. Muszę się bardziej wsłuchać w ten soundtrack, bo jednak... Może nie jest to jakiś zły soundtrack, ale... Dziwny trochę. This is the pits. It's messing with my head. Just stay calm, and you'll figure out the way forward. I just want to smash everything and level the place. Powiem szczerze, graficznie naprawdę mega fajnie te poziomy wyglądają. Pewnie się spodziewaliście, że tak między innymi będzie wyglądał mój komentarz, że graficznie te poziomy raczej nie będą jakoś super źle wyglądały, bo one ogólnie źle nie wyglądają. Problem jaki jest, to to, że te poziomy są zbyt krótkie moim zdaniem. I pewnie nie tylko moim zdaniem. Jakby uważam, że... Gdyby one były takiej długości jak... Jak poziomy właśnie z różnych gier Sonica, jak na przykład, nie wiem, z Sonica Generations czy coś, to uważam, że to byłoby naprawdę mega fajne posunięcie, a tak to te poziomy są trochę za krótkie. Kurde, jak to zrobić teraz? A, dobra, możemy równie dobrze tak zrobić. Okej, mogłem to lepiej ją zorganizować. Niestety, prawdopodobnie będzie ranga A nas czekała, dlatego że już 3 razy straciłem pierścienie. No, z 4 już będzie. No, ale trudno się mówi. Ja te poziomy nie mam problemu, żeby je poprawić poza nagrywaniem. Ja nie jestem żadnym takim leniem ani nic. Po prostu mogę te poziomy bezproblemowo poprawiać. Fuck! Dobra, do góry. Ale wiecie co? W tym wypadku chyba jednak skuszę się na spróbuj ponownie. Ponów próbę. Jednak tak, bo... Jeżeli mam możliwość zrobienia rangi S, to... Czemu by tego nie zrobić? Powiem wam tak, na razie straciłem raz tylko pierścienie, więc jest to nawet ładny wynik. Zobaczymy co będzie dalej, nie mogę się po prostu tego szczerze doczekać. Przepraszam, jeżeli mówię jakimś takim, wiecie, głosem, jakbym był, nie wiem, jakiś super podenerwowany, ale... Nie powiem, że nie trochę się skupiam. I nie chciałbym powtarzać po 5000 razy tych poziomów, bo jednak zależy mi na tej randze S, ale z drugiej strony wiem, że jak... No jak nie da rady, no to nie da rady, no proste, no nie ma co się oszukiwać. No dobra, drugi raz pierścienie straciłem. Może to nie wpłynie jakoś na tą rangę S. Może jednak gra da mi tą rangę, zobaczymy zresztą. Nie ma co się nastawiać negatywnie, zobaczymy. Najwyżej te poziomy powtórzę, no trudno się mówi, no.
Dobra, 607 500 punktów i 18 ringów. Jest ranga S. O kurde. O kurde, ale fajnie. Dobrze. 3 złote medale. Kurde, mać. Czy to piękny wynik jest. Teraz pewnie multum nagród będziemy dostawać. No, to tak jak podejrzewałem, multum nagród. Okej, okay, to już wszystko. Pewnie teraz odblokujesz nam... Resistance pests and their clever little plots. They're like something on your shoe that you can't wipe off. It appears they've taken our legs right out from under us. Quite impressive, really. I don't have legs. Neither do you, dude. Don't remind me, dude. 5 more hours before the plan is executed. Infinite, let's make a tactical retreat so that we can remobilize our forces. And by tactical retreat, you mean to say... flee with our tails between our legs. I'm quite displeased about this, Doctor. Shut up and just follow me! What? Wait! Okej, okay, jakby się zdenerwował. Nic nowego. Nic nowego, moi drodzy. Trzeba przyznać, że ruch oporu jest naprawdę sprytniejszy od... Eggmana. I ostatni poziom tajny z tego co wiem, bo jest z tego co wiem ich aż 5. I udało nam się przejąć 71,43%? Coś takiego. Metropolitan Highway, ale Metropolitan Highway się teraz nie zajmiemy, bo czas na ostatni tajny poziom, z tego co dobrze pamiętam, bo chyba jest ich 5. Działo laserowe. 1 oczywiście. Zobaczymy co nam tutaj, że tak powiem, się ukaże. A, działko laserowe te. Okej. Nie zdążyłem, fuck. Ale teraz może zdążę. Proszę, proszę, proszę. Dobra, lepiej ponowić już próbę. Lepiej ponowić próbę dla świętego spokoju. Teraz mi się udało. Lecimy za laserem, lecimy za laserem, lecimy, lecimy, lecimy. I lecimy. Proszę bardzo. Widzicie? Można, nawet trzeba. Tutaj się uzbroimy w cierpliwość. No, może nie taką cierpliwość. Damn it! Okej, okay, dobrze tutaj jest rozkminione. Teraz trzeba wybrać odpowiedni moment, bo to jest najgorsze, nie? Dobra, już. Się udało. Ale laser został porobiony, nie? Dobrze, dobrze, masno. Zdobyłem już 3 złote medale, tak więc już gram i nie chcę nic zdawać. No, trudno się mówi, już zdobyłem wszystko co mogłem. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten let's play się wam podobał. O, znowu w tym samym poziomie, naprawdę. Tak raz, że tak powiem, staje się coraz mniej oryginalna, jeżeli chodzi o te sygnały SOS. No ale dobra. Ruszamy tam zatem. Kolejna chyba klatka jest do uratowania. O, patrzcie. Tutaj jest klatka. Więc się trzeba będzie teraz cofnąć. Ale pytanie, czy damy radę się cofnąć? Damy radę, oczywiście, że tak. To było lajtowe. Dobra, teraz można się już zobaczyć na samym końcu poziomu. I gitara, siema! O Jezus Maria, ale martwy mem wleciał teraz.
No, tutaj zdobyliśmy niestety rangę A przez to, że straciłem pierścienie, ale wiadomo. Na szczęście te rangi się nie nadpisują, więc ten najlepszy wynik zawsze zostaje, a ten gorszy, no to tam sobie niech będzie. Nikogo to zresztą nie obchodzi. Ważne, że udało nam się ukończyć misję SOS. Dobra, gdzie jest etap 23 teraz? A tutaj jest Metropolitan Highway. This should effectively put a stop to the Doctor's greatest weapon. O, patrzcie, nawet Shadow się teraz zaczął uśmiechać. Kto by się tego spodziewał? The Sonics have made an opening for us. We can't just let that go to waste. This is the moment we've been waiting for. Time to settle the score. Now that the Phantom Ruby is out of the way, we can finally smash Eggman into an omelet. Hey. No, Róż ma rację. Róż is right. The fact that Eggman and Infinite are still around means we can't let our guard down. I just want everyone to get home safely, okay? Dobrze, Amy. Wszyscy wrócimy bezpiecznie do domu. Spokojnie, nie musisz się aż tak bardzo martwić. Everyone get your game face on. The target is Eggman at the Central Tower. Schardzieli. Cel Eggman w Central Tower. Okej, okay, ale tak czy siak idziemy do Metropolis. W Metropolitan Highway. Tak więc no. Tak to wygląda. O, teraz gramy już Modern Sonikiem. Fajnie. Capture Eggman, we win. Find out where he's at, Sonic. We'll provide as much cover as we can. All right, chasing Eggman is what I do best. I'll track him down in no time. Nie no, kurde, muzyka tutaj jest epicka. Muzyka jest tutaj mega epicka. Graficznie to jest sztosiwo. I w ogóle dlaczego spadłem, Sonic? Czemu ty żeś nie wleciał w tamtego kurde robocika? Ja nie wiem, nie wierzę w ciebie dosłownie. Dobra, chwila prawdy teraz. Jest, udało się. Udało się, jest. Ej, ale nie wiem czemu. Tak szczerze, nie wiem czemu, ale ten poziom mi przypomina ten. Kurde, który to był teraz poziom? Któryś z poziomów z ten, z Sonic Generations, bo wydaje mi się, że była podobna mechanika z tymi właśnie platformami, które tam leciały na prawo albo na lewo. Właśnie o to mi chodzi, że podobna mechanika była w Generations. Nie mam tutaj pewności oczywiście stuprocentowej, ale jakaś tam powiedzmy pewność jest, że coś takiego było. A przynajmniej mi się wydaje, że to widziałem w Generations. Dobra, rozprawimy się tutaj ze wszystkimi oczywiście. Szkoda, że naprawdę te poziomy są mega krótkie, bo tak na dobrą sprawę ledwo się nacieszysz tymi poziomami i już jest koniec. No, sami zobaczcie. Minuta 58 i co ja tak naprawdę zwiedziłem? Do przodu poleciałem, nic więcej. No i ranga A, bo oczywiście skiepściłem, no ale no... to się poprawi, panie prezydencie, to się poprawi. Będzie wszystko git. Mam 52 minuty nagrania już, by the way. Ciekawe, ile z tego wyjdzie, w sensie długościowo. Jak długi odcinek wyjdzie. Ej, cutscenki nie było? Wydawało mi się, że tutaj jest cutscenka. No dobra, o Jezu, znowu Arsenal Pyramid. Ileż można, moi drodzy, ileż można. Wow, 700 kurde, 760 pierścieni. Kto by pomyślał. 824, kurde, to ja mam nadzieję, że trofka za tą dużą ilość pierścieni wleci do mnie, mam nadzieję. A
A, pominąłem pewnie jakąś klatkę. No tak. Myślałem, że to jest taka standardowa misja, gdzie trzeba z punktu A do punktu B się dostać, a tutaj się nie udało. No dobra, trudno. Ważne, że pobiłem swój rekord, tak? To jest najważniejsze. Dobra. Null Space, Metropolis. A proszę, co tu mamy? Zobaczymy, co tutaj się będzie działo teraz. A dobra, tu jest cutscenka. Myślałem, że pod koniec tamtego poziomu będzie. Welcome, Sonic. Glad you could make it to your funeral. Infinite, do it! Take this. What is that? Arr, arr. That, my spiky little predator, is Null Space. Null Space? It's a little something that the Phantom Ruby cooked up. A closed-off space where absolutely nothing exists. Goodbye, Sonic, my soon-to-be-eradicated nemesis. Enjoy all the nothing. Buddy, don't! You'll be sucked in too! No i go wessało. Tisk, tisk. Since you always destroy the power source of my weapons, I decided to learn from my mistakes. I had a backup power source created under Metropolis. No i go wessało właśnie. Dobra. This isn't where we were meant to end up. Let's head back. Everyone's waiting for us. Double boost! We've got this! Keep it up, partner! Nothing can contain the two of us at max power! Not even Null Space! Woo! Udało nam się! Ej, ale tamta muzyka z Null Space była mega fajna. Mi się podobała. Literally. Now let's track down Eggman. No i teraz fist bump leci. Okej. Nie będzie chyba to dla was, nie wiem, jakimś zdziwieniem, ale dla mnie osobiście fist bump tutaj nie pasuje. Co jak co, ale widziałbym inną, szczerze, muzykę tutaj. Nie to, że ja nie lubię fist bump. Broń Boże, fist bump to jest chyba jedna z najlepszych muzyk w Sonicu Forces. Ale problem jaki jest, to tutaj, że ta muzyka kompletnie nie pasuje do sytuacji, w której obecnie się znajdujemy. Przynajmniej ja tak uważam, że nie pasuje. No wiadomo, znajdą się osoby, co powiedzą, że pomidor, gadasz głupoty, to pasuje przecież. No okej, dla ciebie może pasować. Mi osobiście to ta muzyka jest okej, ale w tym poziomie jakoś, jak to dzisiaj młodzież mówi, nie siadła. Cóż za ironia losu, przecież ja też jestem częścią tej młodzieży. Wow! Jezus Maria! Co ja najlepszego wyczyniłem tutaj? Trzeba to powtórzyć kiedyś. Koniecznie. Koniecznie trzeba to powtórzyć. Kitam, że mogłem prawie zginąć. Ej, umieranie w Sonicu Forces jest fajne przecież. 704800 punktów. What the fuck? No ale oczywiście to było pewne, że będzie raga, dlatego że nie straciłem pierścionków i w miarę ładnie skończyłem ten poziom. Ty! To jest 24 poziom, zaraz będzie Imperial Tower! O kurde, mój ulubiony soundtrack! I zresztą poziom! Ja pierdzielę! Ej! Zbierz ringi z czerwoną gwiazdką w sumie 40. O proszę, nawet zrobiłem misję. Blokada bombowa 2 czeka, o kurde, to teraz te blokady bombowe będą nam się pojawiały. Robot i Orbot chyba. Oni się tak nazywali, nie pamiętam. Boss? Oh, it can't
be! It's impossible to get out of the Phantom Ruby's house space! Maybe by myself, but I had a little help, my friend. Something you wouldn't understand, since you don't have any friends. This changes nothing. You still have the last laugh. Maybe he'd have more friends if he didn't talk about himself in the third person. Nie wiem, czemu to tak dziwne były spadki FPS-ów. Bardzo was za to serdecznie przepraszam. Nie wiem, czemu w tej cutscence spadły aż. Ale hej, mamy 85,71% już podbitego świata. Imperial Tower. Jest poziom ekstra. Ale myślę, że tajny 6 zrobimy sobie najpierw. A proszę, proszę, czyli jednak jest 6 tajnych poziomów. No dobra, to robimy wtedy. To będzie długi odcinek, tak jak poprzedni zresztą. Bardzo długi odcinek to będzie. Aha, dobra, to trzeba to w taki oto sposób niszczyć. Dobrze! O to chodziło. I tu mamy exit. 58 sekund i 68 setnych sekundy. Dobrze. Ranga A? Ej, no tak być nie może, kurde. Ale w sumie ważne, że mamy zaliczony ten poziom, chociaż... To sobie też oczywiście poprawię poza nagrywaniem. No nie mogę w to po prostu uwierzyć, znowu to samo. Co to w ogóle jest za glut? Sonic, czemu ty żeś tak wyczynił? A raczej w sumie Avatar, bo Avatar miał się złapać, a nie Sonic. No, zapomniałem przecież. O, Jezus Maria, dobra. Dawaj mnie ten poziom ekstra 2. Chemical Plant, blokada bombowa. O Jezu, powtórka z rozrywki. No spoko. To będzie chyba łatwy poziom. Łatwiutki. Fuck, dostań się tam. Co jest? A dobra, to trzeba było tak ogarnąć. Myślałem, że awatar się zmieści. Widać, że za gruby jest. O kurde, dobra. A, hardkorowa końcówka. No, mówiłem, że hardkorowa końcówka. Minuta 4. Ale ranga S. To jest najważniejsze. Czy będę mógł już się zabrać za mój ulubiony poziom Imperial Tower, czy nie? Czy gra znowu mi pokaże jakiś SOS sygnał? Mówię, to będzie jeden z najdłuższych odcinków, coś mi się tak wydaje. Ale dobrze, że te odcinki się co 3 dni pojawiają, więc macie jakby możliwość nadrobienia sobie. Ty,
Mogę już iść na Imperial Tower. O Jezu, dziękuję ci gro, dziękuję ci gro. We've got less than an hour before Eggman's plan goes down. There's no more time. We have to break into the fortress now. Indeed, this is it. Our last opportunity to bring peace back into the world. But when the battle ends, we'll have to part with Sonic. I mean this Sonic, won't we? Yes, if the Phantom Ruby is gone, I guess he'll be returned to his dimension. Thank you for everything, Sonic. I'll never forget what you did for us. Save the sentiments for later. This is not over yet. We still have a battle to fight. Exactly! This is our last chance! Give it everything you've got! Okej. Okay. Poziom awatara. I cutscenka. Let's go! Go! Espio tutaj też się pojawił, jak widzieliście. Hey, Infinite! Long time no see. Did you miss me? Why, yes, I did. I've been looking forward to finishing you and your annoying friends. I trust you're all ready for oblivion. If you're not, oh well. Ale Edgy Lord. What? Who dares? Target being confirmed. Extermination mode initiated. Payback inevitable. Omega, you've joined us? Awesome. Is there no end to this annoying insect? I will burn your resistance to ashes, and you along with it. Just a special effect, right? No, it's not. While we're under the Phantom Ruby's control, it's a part of our reality. Unbelievable. What chance do we have against that? The sun will fall upon you all. Boom. The end. Your pathetic lives are over. Look, it's reacting. Eggman said something about the Phantom Ruby prototypes. Let me see. Huh? Whoa, it is! He said the Phantom Ruby prototypes only react to the person who activated it. That must be you, buddy! Hmm? Your courage and heroism are probably what triggered it. Just maybe, if you use this, it can make that sun disappear. Okej! To lecimy. Made it so far! We were so close! This is truly world-shattering. Damn it! Is there anything we can do? Lightning! The lightning! David, we need to fight fire with fire! If you can get close enough to that sun, the prototype should cancel out the effect. Przerwę to. Jeszcze raz. Made it so far. We were so close. This is true. Made it so far. We were so close. This is truly world-shattering. Isn't there anything we can do? Lightning! Lightning! Leave it, we need to fight fire with fire! If you can get close enough to that sun, the prototype should cancel out the effect! You'll be burnt to a crisp before then! Give it up, rookie! Fall back! Lightning! Kurde, nie trafiłem z lightningiem. Najgorzej. Fuck this!
Szybko, kurde, ty! Co ty odwalasz? Młody! To była głupota już! Fuck! Dobra, jest wszystko git. Wow! Powiem wam... Używanie Lightning tutaj jest mega, mega niebezpieczne! No dobra, ale jaka jest fabuła tego poziomu? Otóż, jak widzieliście, zostało wytworzone według iluzji. Phantom Ruby oczywiście. Powiedzmy sztuczne słońce, które ma na celu nas teraz spalić. Więc musimy się spieszyć, inaczej zginiemy. A tego byśmy chyba nie chcieli. Ale muzyka tutaj jest epicka, nie? Dlatego ja przez początek byłem taki mega cicho, nie? Jezu, ja myślałem, że to mnie dorwie. Kurde, to już koniec! Nie! Najgorzej! Mój ulubiony poziom tak szybko się skończył! Ale ranga S! To jest bardzo dobra ranga dla bardzo dobrego poziomu, bo nie tylko graficznie, ale soundtrackowo to jest, ten poziom jest po prostu epicki. Imperial Tower rządzi. Naprawdę polecam wam przesłuchać sobie soundtracku Imperial Tower. Dobrze! Znowu się uśmiechnął ten Shadow. Impossible! I thought all the prototypes were destroyed! A costly oversight, Doctor. This is why I always check and double check, as any good scientist would. This is the turning point, guys. Time to press our advantage and kick major butt! No to prawda, Knuckles. Zdecydowanie tak. Mortar Canyon. O, SOS w Park Avenue. No to tutaj to mogę się cofnąć, bo to jest też jeden z moich ulubionych poziomów. Zobaczymy, co tym razem będzie nas czekało w Park Avenue. O kurde, co tu się dzieje? Patrzcie na to w ogóle. O kurde. Ej, to jest też epickie, nie? Ja pitole. Niektóre te wispy naprawdę mają zarąbiste moce. Przecież ja ich tutaj w parę sekund niszczę. No i misja sukces. Oh yeah! Bardzo fajnie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Teraz znowu pewnie będziemy zasypani, a nie, już nie będziemy zasypani nagrodami. Zapomniałem, że przecież to jest poziom, który robiliśmy i nie zawsze jest tak, że w poziomach, które robiliśmy mamy stos nagród. No dobrze zatem, 26 poziom, ale wiecie co wam powiem? Że to już będzie koniec tego odcinka. No niestety, chcąc nie chcąc, ale myślę, że czas antenowy, jeżeli chodzi o ten odcinek, jest dosyć długi i... Pozwólcie, że sobie łokieć poprawię. O. Myślę, że czas antenowy jest dosyć długi, tak więc mi nie pozostaje nic innego jak was pożegnać. Mam nadzieję, że wam się seria podoba i w sposób ciekawy jest ona prowadzona i że jestem informatywny i w ogóle wam podoba się ten styl prowadzenia serii. Następny odcinek, jest duże prawdopodobieństwo, że to już będzie ostatni odcinek, a później zostaje nam tylko DLC z Shadowem i... Mam pewne ogłoszenie. Prawdopodobnie w ostatnim odcinku z kampanii Sonika przed DLC z Shadowem pojawi się głosowanie na społeczności
I będziecie mogli wybrać pomiędzy Sonic'em Generations, a jakąś inną grą zaraz po tej gierce, która będzie grana z Little Nightmares. Tak więc, z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnego tego typu filmami. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz, co sądzisz o poziomach tych, które były dzisiaj grane. Który według ciebie był najlepszy z tych wszystkich poziomów, a który najgorszy, albo który był po prostu średni. No i co sądzisz o tym, że już zbliżamy się do końca serii Sonic Forces. Dziękuję za uwagę. Na razie.